Witam. Co to jest moc wyjściowa w radiotelefonie i co to jest modulacja? Za chwilę odpowiem. Moc wyjściowa radiotelefonu jest to ta moc, która już po wciśnięciu nadawania na mikrofonie jest emitowana w eter. Moc wyjściową określa się i mierzy w watach. W tej chwili mamy z radiotelefonu moc wyjściową 1 watt. Moc wyjściową, jaka wychodzi z radiotelefonu, można również nazwać nośną, ponieważ na nośną nakłada się modulacja, czyli to, co mówimy do mikrofonu, i zostaje przesłane drogą radiową do innego radiotelefonu. Czyli nośna jest to sam czysty sygnał, który jest emitowany już po wciśnięciu nadawania na mikrofonie. Tak wygląda sygnał częstotliwości nośnej na wykresie oscyloskopowym. Im większa moc wyjściowa radiotelefonu, tym uzyskamy większy zasięg. Nie można jednoznacznie określić, że zwiększając moc wyjściową radiotelefonu o jakąś wartość, uzyskamy większy zasięg o jakąś wartość. Tak samo jak nie można określić, z jaką maksymalną szybkością będziemy mogli jechać samochodem, jeśli zwiększymy moc silnika ze 100 koni mechanicznych, na przykład do 200 koni mechanicznych. Nie ma takiego po prostu przelicznika. Jeśli podniesiemy moc wyjściową radiotelefonu z 1 W do 4 W, sygnał u naszego korespondenta zwiększy się o 1S. Niby nie jest to dużo, ale albo łączność jest, albo jej nie ma. Czyli jeśli mamy większą moc wyjściową radiotelefonu, to możemy uzyskać większy zasięg przy nadawaniu, czyli nasi korespondenci będą nas jeszcze dalej słyszeli, jeszcze z większej odległości. W prostych radiotelefonach głównie występują dwa rodzaje modulacji: AM, modulacja amplitudy, i FM, czyli modulacja częstotliwości. W bardziej skomplikowanych radiotelefonach, powiedzmy już takich ala krótkofalarskich, występuje również modulacja SSB i modulacja CW, czyli telegrafia. Przy czym omówię w tej chwili te dwa podstawowe rodzaje modulacji, czyli AM i FM. Modulacja AM, czyli modulacja amplitudy. To, co mówimy do mikrofonu, wpływa na nośną, która już wychodzi z radiotelefonu, i wpływa w ten sposób, że zmienia się moc, siła sygnału pod wpływem tego, co mówimy do mikrofonu. Ten reflektometr umożliwia nam również pomiar PEP, czyli średniej mocy wielkiej częstotliwości w szczycie modulacji. Po wciśnięciu nadawania na mikrofonie już radiotelefon emituje sygnał nośny. Natomiast w momencie, kiedy mówię do mikrofonu, widać, że miernik pokazuje już większą moc wyjściową, ponieważ ja zaczynam mówić do mikrofonu. Wtedy mamy modulację amplitudy, czyli zmienia się moc sygnału wyjściowego. Tak wygląda czysty wykres mocy wyjściowej z radiotelefonu. Natomiast jeśli nałożymy na nośną częstotliwość modulującą, proszę zwrócić uwagę, częstotliwość nie zmienia się. Zmienia się jedynie jego siła sygnału, czyli moc. Dla lepszego zobrazowania troszeczkę zwiększę, proszę bardzo. W tej chwili lepiej widać. Zwiększa się jedynie siła sygnału, a nie zmienia się częstotliwość wyjściowa. Czyli mamy tu mowę o modulacji amplitudy, czyli AM. Podpowiem, dla użytkownika normalnego w zasadzie jest to niepotrzebne. Wystarczy pamiętać, w Polsce na 19 kanale pracujemy tylko i wyłącznie modulacją AM. Zwiększę troszeczkę szybkość. Teraz bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze troszeczkę szybciej. Tak wygląda modulacja amplitudy
na wykresie oscyloskopowym. Jeśli przejdziemy w tryb modulacji FM, czyli modulacja częstotliwości, w momencie, kiedy mówimy do mikrofonu, moc nie będzie się zmieniała, jedynie będzie zmieniała się częstotliwość wyjściowa radiotelefonu. W FM-ie nazywa się to dewiacja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, próba mikrofonu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak widać, moc wyjściowa radiotelefonu jest cały czas taka sama. I znów w tym przypadku sam czysty sygnał nośnej, czyli mocy wyjściowej z radiotelefonu, natomiast po nałożeniu sygnału modulującego widać, że zmienia się jedynie częstotliwość nośnej, natomiast siła sygnału jest cały czas taka sama. W tym przypadku mówimy o modulacji częstotliwości, czyli FM. Im większa moc wyjściowa radiotelefonu, tym dalej będą nas słyszeli. Im większy stopień modulacji, tym głośniej będą inni nas słyszeli. Po to, żeby inni jeszcze głośniej, jeszcze lepiej nas słyszeli, można również stosować dodatkowe mikrofony ze wzmocnieniem, a w przypadkach takich ekstremalnych również mikrofony ze wzmocnieniem i z echem, które jeszcze bardziej podbijają wzmocnienie, sprawiają to, że ten dźwięk jest jeszcze bardziej donośny, jeszcze bardziej potężny. Wprawdzie rodzaj modulacji FM jest bardziej odporny na wszelkiego rodzaju zakłócenia, to od wielu lat, od dawien dawna, AM głównie przyjął się w Polsce jako rodzaj modulacji główny do rozmowy, dlatego trzeba pamiętać, na kanale 19 rozmawiamy w AM-ie.